RWPG, RWPG, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Przecież to miałaś na zajęciach, na poważnych lekcjach. Co to jest RWPG, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej? Miałaś to na lekcjach. Co jeszcze miałaś na lekcjach? Dużo, dużo lekcji. Co jeszcze miałaś? Białystok. Co miałaś? Co wiedziałaś? No? Łażą takie tutaj, wiecie Państwo. Kopyta w kieszeniach. I tak, zamiast w swoim interesie, to idzie i się kapituje, nie? A my specjalnie. Martusia, proszę zatańczyć. RWPG, RWPG. No i Martusia tańczy. Proszę Państwa. Dzisiaj takie słowo padło, autorytaryzm w radiu. No i myśmy ten temat bardzo dokładnie tutaj omawiali. Bardzo dużo ciekawych plansz pokazali. Co to w ogóle jest ten autorytaryzm? No to po prostu jest to też odmiana czubkowatości. Uparty, butny, zarozumiały, pyszny, pyszny, pyszny. No jest to wszystko gdzieś, jest, jest. Ale to pokazywane jest w blasku zwycięstwa czasem, często. Aż wiesz, facet wpadnie pod ten, całym samochodem się rozwali, się rozbije, bo tam... No, motor też tutaj słychać, rower też, o, stoi, ale niebezpiecznie. No to więc, jak samochodem się rozwali, jak samochodem się rozbije, to potem człowiek zastanawia się nad sensem życia. Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej na drodze. Kto mu pomoże? No i wtedy taka pomoc życzliwa, życzliwej osoby byłaby bardzo przydatna, proszę Państwa. Ludzie chętnie za darmo pomagają, jak widzą kogoś w bardzo ciężkiej, trudnej sytuacji. Za darmo pomagają. Robią to jakby no, z łaską, bez łaski. Po prostu tak wypada. Człowiek człowiekowi powinien pomóc. A były takie opisy w gazecie, no kilka lat temu, że dostał chłopak na 20-lecie swojego życia piękny samochód czy motor. To było kilka takich już wypadków. I się rozbił, bo jeździł brawurowo jak syn Wałęsy. Się rozbił, proszę Państwa, się jego ciało zasklepiło w szkielecie samochodu. Benzyna się rozlała, się zapaliła. I się spalił żywcem. Nie dość, że cierpiał, bo to potworny ból i dopóki żył, to cierpiał. No i oczywiście, że najczęściej nie ma pomocy wtedy, bo... Także proszę uważać, są wypadki, są nieszczęścia. Ja tutaj tylko takie mareczkowe historie opowiadam czasem, żeby takie skrajne, skrajne, skrajne. Żeby po prostu wiedzieć, co może być, co może być. Że nie warto brawurowo jeździć. No tutaj to może i nie ma jak, bo teraz są korki w Warszawie, są korki. O korkach to u nas przez cały kanał El Mercedes. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Zapraszam do naszego kanału elmercedesyoutube.com. elmercedesyoutube.com. Zapraszam. No mamy 50 tysięcy filmów. Nie będziemy nowych tam tworzyć rzeczy, będziemy koloryzować, będziemy upiększać. No i w konkurencji, jak to będzie się wszystko działo, no przebiją się te filmy, które są najpiękniejsze. Ale to nie o to chodzi, że one są lepsze, tylko o to chodzi, że wciąż nowe, wciąż nowe, wciąż nowe, wciąż nowe. A wiecie Państwo, jak ktoś ma gust smaku, widzi kolory,
odróżnia kolory, bo to piesek jest wartościowy, ale po prostu nie odróżnia kolorów. Jak ktoś odróżnia kolory i umie robić z tego użytek, no to jeszcze lepiej. Także jesteśmy, proszę Państwa, tuż nad Wisłą. Ten blok, ten dom długo się budował i nikt nie wie, co to jest. No ludzie po prostu mieszkają, bo na pewno tak, bo proszę Państwa, jak w Uniwersamie ludzie mieszkają, przecież tam wypadałoby, żeby to były jakieś sklepy. I teraz jak była niedziela, to było wszystko zamknięte, ale ludzie do Uniwersamu wchodzili. No tam, na Pradze Południe. No to tam nie ma gdzie usiąść, nie ma tych ławek, nie ma takiego komfortu. No bo jak są sklepy zamknięte, to trzeba siedzieć w foyer, jak to się mówi odnośnie teatrów, na tych ławkach. Pozdrawiam serdecznie.